Cześć, nazywam się Maciek Dobrogosz, na co dzień prowadzę cross training Avalon Extreme. Witajcie na drugim treningu z serii Avalon Extreme Workout. Dziś zajmiemy się pracą nad waszym brzuchem, czyli wzmocnimy troszkę core i jednocześnie stabilizację waszego tułowia. Ze mną dzisiaj ćwiczy Kamila. Cześć Kamilka. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić tak jak my. Zaczynamy. Kochani, startujemy. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki. Mimo tego, że trening będzie na brzuch, musimy troszkę uruchomić swoje ciało. Tak więc zaczynamy od 10 bardzo ładnych skłonów. Kamilka, jedziemy jak najgłębszy skłon do ziemi, rączki, dawaj. Jak najgłębiej zejść do ziemi, jak najniżej opuścić, położyć całe ciało na brzuchu, na nogach, dawaj, brzucho na nogi. Tak jest. Jak najgłębiej. Dobrze, pamiętajcie, żeby ten skłon był jak najgłębszy, w miarę możliwości, oczywiście staracie się docisnąć jak najniżej. Tyle, ile jestem w stanie, staramy się jak najbardziej zaktywizować core, czyli wszystko, co jest w obrębie bioder, brzucha, bo dzisiaj tą częścią ciała będziemy się zajmować. Kamila, po 10 skrętów, raz prawa, raz lewa, mocno odkręcamy na boki. Ile dasz radę, tyle jedziesz. Każdy z was, pamiętajcie, te zakresy ma troszkę inne, więc staramy się wykonywać ćwiczenia w maksymalnych możliwych zakresach dla siebie i żeby jak najbardziej ten brzuch uruchomić, rozgrzać tak naprawdę tą partię ciała już tutaj blisko miednicy. Tak jest. Mamy tu główka. Bardzo ważny element, czyli cały kark grzejemy 5 krążeń do prawej strony, 5 krążeń do lewej strony, pełnym zakresem jedziemy. Starajcie się te zakresy wykonywać jak najdalsze, jak największe, po to, żeby jak najwięcej z tych ćwiczeń wyciągnąć efektów. Dobrze. Bareczki same. Musimy uruchomić też barki, będziemy wykonywać plank, czyli będą ćwiczenia w podporze na ramionach, więc musimy uruchomić też obręcz barkową tak, żebyście mogli ten 10 krążeń w przód, 10 w tył, zawsze robimy tak, żeby był zakres i do przodu, i do tyłu. Bardzo ładnie, starajcie się, żeby ten zakres był cały czas jak największy. Dobrze, ponieważ podpór będzie na rękach, tak jak mówiłem, nadgarstki porządnie złączyć w koszyczek, podociągać raz jedna strona, raz druga, przygotujcie sobie łapki do tej pracy, czyli dociąga mocno Kamilka, jedziemy raz jedna, raz druga, tak żebyś poczuła, że te ręce się rozgrzewają. Tak samo też nasi współćwiczący, żeby mieli dobry przykład do tego, jak te ćwiczenia wykonać, zobrazować sobie wszystko najłatwiej, tak powtarzać po współćwiczącym, czyli po tobie. Musimy wszystko robić tak, jak trzeba. Dobrze, staramy się teraz jeszcze troszkę zmobilizować mięśnie skośne brzucha, czyli będziesz próbowała dotknąć rękami po zewnętrznej stronie wózka po 10 razy na stronę, raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. Staram się jak najmocniej wyciągnąć do boku, tak żeby ręce poszły jak najbliżej do ziemi. Staramy się przy tym jak najmniej chwytać się krzesła, wózka, czyli czegoś, co teoretycznie nam pomoże, ale tutaj, żeby móc zaktywizować te skośne mięśnie brzucha, czyli to, co nam pomaga wygnąć się do boku, na prawo, na lewą stronę, staramy się jak najmniej wykonywać takich elementów pomocniczych. Czym więcej pracy własnej, tym ten trening będzie dla was efektywniejszy i tak samo rozgrzewka. Dobrze. Na koniec łapki na wysokości barków. Ściągnąć mocno łopatki, podociągać, zamknąć ręce przed sobą, wyciągnąć na maksa do przodu, ściągnąć do tyłu, wyciągnąć do przodu, czyli takie ćwiczenie, które w sumie troszkę na obręcz barkową działa, ale jak mocno te ręce wypnę, to i dobinam troszkę brzuchem, więc jadę i do tyłu, i do przodu wyciągam po 10 razy, przód, tył. I taka prosta, szybka rozgrzewka, którą wszyscy możecie wykonać w ciszy domowym, będzie dla was już tak naprawdę przygotowana, więc więcej tych ruchów nam nie będzie potrzeba. W ten sposób tak naprawdę zakończyliśmy rozgrzewkę. Czy Kamilka troszkę rozgrzana się czuje? Możemy jechać dalej? No to jedziemy, przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, w takim razie zostańcie z nami. Ok, przechodzimy do pierwszego ćwiczenia na brzuch. Pozycja wyjściowa jest to leżenie na plecach. Zaczniemy na razie od najprostszej formy ćwiczenia. Kamila, proszę, wyciągnij ręce do góry i jedziemy 10 z 5 do góry łapkami. Proszę bardzo, hop i luzik.
hop i luź. Pamiętajcie, żeby odcinek lędziowy maksymalnie dociskać do ziemi. Przytrzymanie chwilkę, takie delikatne zaakcentowanie, bez jakiejś długiej pauzy, ale tak, żebyście wykończyli ten ruch w pełnym spięciem górnej części brzucha. Jak czułaś ćwiczenie? Było dosyć proste chyba, prawda? Ale troszkę czułam brzuch. Dlatego, żeby teraz sobie troszkę to utrudnić, w drugiej serii, którą będziemy wykonać, bo serii będą cztery, będą cztery serie po 10 powtórzeń oczywiście, ugniemy nogi w kąt prosty, czyli nogi pójdą kolanami do góry, można sobie założyć jedną na drugą. Pamiętajcie, że przerwa między ćwiczeniami to jest około 30 sekund, czyli my tak naprawdę możemy już zaczynać kolejną serię. Kamila łapki wyciąga w górę i jedziemy znowu z tym zaakcentowaniem górnej części ruchu, bez jakiejś długiej pauzy. Proszę bardzo, 10 powtórzeń. Wyciągnąć mocno w górę, klatkę do góry mocno podnosi, klatkę do góry mocno podnosi, tak, by wykorzystać, słuchajcie, to jest tylko 10 powtórzeń. Jak najbardziej wykorzystuję, klatkę do góry mocno podnosi, klatkę do góry mocno podnosi, za każdym razem chcemy wykorzystać maksymalnie ćwiczenie, które wykonujemy, tak więc tutaj teoretycznie wydaje się, że jest to proste, ale jeżeli wykorzystacie wszystkie ruchy, Kamilka, trudniej było czy łatwiej? Trochę trudniej, bardziej odczuwałam dolny. Dokładnie, czyli dzięki temu, że ugięliście nogi w kolanie, bardziej czujemy dolną część brzucha, czyli już bardziej pracujemy globalnie na całym mięsień. Teraz chciałbym, żebyś wykonała kolejne 10 powtórzeń z nogami wyprostowanymi na ziemi, ale akcentujemy do tego 3-sekundową pauzę, czyli ręce pójdą w górę, 3 sekundy, uczciwe 3 sekundy, pamiętajcie, 3 to nie jest raz, dwa, trzy, tylko raz, dwa, trzy, rozluźniam mięśnie, kładę się na ziemi, nogi na razie leżą na płasko. Proszę bardzo, jedziemy trzecią serię. Raz, dwa, trzy i luz. Góra, raz, dwa, trzy i luz. Dalej Kamila czy sama. Ja Wam opowiem, o co w tym ćwiczeniu chodzi. Przytrzymując to śpięcie izometryczne w końcówce ruchu, czyli dopinając mocno mięsień, dajemy jeszcze większy bodziec do pracy. Dajemy takie spięcie niby w krótkim ruchu, który wykonujecie. To nam poprawia, jeszcze wykorzystujemy bardziej to ćwiczenie, które robicie. Czyli tak naprawdę pokażemy Wam za chwilę czwartą wersję ćwiczenia. Natomiast każdy z Was, robiąc te ruchy, może wykonać każdą z nich przez wszystkie te serie. Możecie wykonać to tak jak my, czyli zwiększając zakres, utrudniając ćwiczenie, albo wykonać od razu najtrudniejsze z możliwych, które za chwilkę robicie. Jak czułaś teraz tą pauzę? Bardziej czułam brzuch. Bardziej czułam brzuch. I o to nam dokładnie chodziło. Ostatnie 10 powtórzeń wykonujemy z ugiętymi kolanami w kąt 90 stopni i już tą pauzę, słuchajcie, 3-sekundową robicie minimum 3 sekundy. Jak ktoś czuje się mocno, tak jak Kamila, będzie ją robił dłuższą, czyli wyciągnie ją praktycznie do 5 sekund, tak żeby już naprawdę zapiekło, zapaliło tutaj w górnej części brzucha i w dolnej oczywiście, bo mamy ugięte nogi. Proszę bardzo, jedziemy ostatnie. Do 5 staraj się wytrzymać, sama sobie oczywiście liczy te 5 sekund. Pamiętajcie, to nie jest apteka, nikt nad Wami nie stoi, nikt nie będzie tego liczył, ale czym dłużej to wyciągniecie, czym dłużej Wam się uda to wykonać, tym lepszy efekt dla Was będzie w późniejszym wykonywaniu tych wszystkich elementów. Pamiętajcie, że są one tak zaplanowane, żebyśmy globalnie zapracowali nad całym korem, czyli nad Waszym brzuszkiem. Kamilka już tutaj ostatnie powtórzenia wykonuje. Ja jej tutaj nie liczę, ale widzę, że pauzę wytrzymuje konkretnie. Zaraz zobaczymy się, zapytamy się, jakie ma odczucia po tym, co zrobiła, ale myślę, że efekt zamierzony zostanie osiągnięty. Zresztą sama będzie miała okazję nam o tym wszystkim powiedzieć. Jak było? Bardziej czułam brzuch i czułam też udar. Bardzo dobrze. Słuchajcie, pamiętajcie, że uda przypięły się do bioder, więc jeżeli napnę mocno dolną część brzucha, możecie też również podjąć uda. Tym sposobem zrobiliśmy pierwsze ćwiczenie z naszej fantastycznej czwórki treningowej. Za chwileczkę drugi element. Zostańcie z nami. Ok, jesteśmy na drugim ćwiczeniu. Teraz popracujemy nad spięciem izometrycznym, czyli usztywnieniem całego ciała w korze, czyli na brzuchu. Będzie to popularnie zwana deska, czyli plank. Oczywiście w wersji wykonalnej dla każdego, czyli zrobimy to na kolanach. Kamila ustawi pozycję. Pamiętajcie o podwinięciu miednicy, czyli chcemy wypłaszczyć odcinek lędźwiowy i staramy się utrzymać tak przez 20 sekund. Moje 20 sekund będzie bardzo, bardzo powolne, bo ja sobie będę mówił, Kamila będzie trzymać. W głowie oczywiście cały czas sobie liczę, a Waszym zadaniem jest utrzymać aktywną pozycję. Nie możecie dopuścić do bólu w odcinku lędźwiowym. Kamilka trzyma, ja powiem, kiedy będzie stop. Tak samo i Wy będziecie sobie to trzymać.
Jeżeli uda Wam się tą wersję zrobić w sposób 100% kontrolowany, dla Was i dla wszystkich, którzy będą chcieli sobie utrudnić, będzie to kolejne ćwiczenie, które za chwileczkę pokażemy. Kamilka robi przerwę, bardzo ładnie zrobione, dlatego zapytamy, co tutaj się działo w tym ruchu. Jak czułaś? Czułaś troszkę ciało spięte? Czułaś, że to ciało jest kontrolowane przez brzuch? Pracowałem mięśnie brzucha. Super. Czyli nasz efekt został osiągnięty. Czyli Kamila może przejść do kolejnego elementu, trudniejszego. Będzie to tak zwany plank march. Czyli z pozycji podporu na łokciach będziemy przechodzić do pozycji podporu na dłoniach i chcemy to wykonać po 5 razy na stronę. Proszę bardzo, jedziemy Kamila. Ręka podpiera i wstajemy do góry. Hop! I opuszczam na dół. Raz jedna wstaje, pyk, pyk, raz druga. Hop! Zawsze zaczynaj, jak zaczynasz prawo, to później zaczynaj, przepraszam, lewo. Wracaj. Dobrze robi, dobrze robi. Trzyma brzucha tylko przy tym, bo żeby plecy nie bolały. Dobrze. Pamiętaj, że robisz po 5 razy na rękę, czyli musisz wiedzieć, którą ręką zaczęłaś i którą ręką będziesz kończyć. Dobrze. Mamy? Co najbardziej bolało? Pewnie troszkę ręce? Trochę. Troszkę ręce, ale cały czas była praca w spięciu, tak? Uważasz, że to była trudniejsza wersja ćwiczenia? Tak. Więc co trzeba teraz zrobić? Utrudnić jeszcze bardziej. Słuchajcie, z pozycji waszej wyjściowej na łokciach będziecie wyciągać ręce do przodu po 5 razy, czyli najtrudniejszym momentem dla waszego ciała i dla Kamili oczywiście będzie to, żeby utrzymać pozycję stabilną w tułowiu po wyciągnięciu ręki wraz z podporem na jednej ręce. Wiemy, o co chodzi? Raz jedna, raz druga. Trzymamy tylko po 5 razy i to jest ostatnie, trzecie ćwiczenie, trzecia seria, którą wykonamy w tej konfiguracji naszej plankowej. Jasne mamy? Jedziemy? Proszę bardzo. Do przodu ręka. Raz jedna, tak jest. Raz druga. Słuchajcie, to jest wersja najtrudniejsza. Jeżeli chcecie jeszcze utrudnić, zróbcie pauzę. Zróbcie te 3 do 5 sekund pauzy ręką z przodu. Kamila, spróbuje pauzę? Dobrze, słuchajcie, taka pozycja Supermana troszeczkę, jedna ręka z przodu, ale tak się właśnie czuje osoba ćwicząca, jak Superman. Kończy zaraz ostatnią, przepraszam, drugą serię brzuchów, ostatnią serię w tym zestawieniu, więc troszkę taka pozycja Supermana tutaj nam się pojawia. Przede wszystkim stabilizacja, pilnujemy odcinka lędźwiowego. Pupa nie może zgniatać tam odcinka lędźwiowego. Czy było to najtrudniejsze? Tak, chciałam bardziej pracować brzuch. Ależ oddech troszkę się zwiększył, więc na pewno było najtrudniejsze. Słuchajcie, to są 3 ćwiczenia, które możecie w tej konfiguracji izometrycznej sobie wykonać. Wybierzcie maksymalnie trudne dla siebie. Trzecie ćwiczenie naszego treningu na brzuch jest również leżenie na podłodze. Leżymy sobie na pleckach. Kamila już jest przygotowana, więc będziemy za chwilkę zaczynać. Docelowo wasza praca polega na tym, żebyście wykonali ruch rotacyjny prawym łokciem do lewej nogi, lewym łokciem do prawej nogi. Staramy się jak najbardziej poderwać klatkę piersiową do góry. Zaczynamy od formy najprostszej, czyli nogi są wyprostowane. Kamilka, proszę bardzo, jedziemy tylko po 5 powtórzeń na stronę, ale ma być to super mega dokładnie wykonane. Proszę bardzo, jedziemy. Tak jest. I druga strona. Odkładajcie zawsze całe ciało na ziemi. Można troszkę te ręce jeszcze delikatnie rozluźniać sobie, tak? Czyli wychodzę, wracam, wstaję, hop, spinam, rozluźniam. Tylko po 5 razy na stronę. Słuchajcie, tutaj zrobimy sobie 5 serii, troszkę więcej, ale mamy to ćwiczenie w wielu konfiguracjach do wykonania. Wszystkie Wam pokażemy. Na pewno każdy znajdzie odpowiednią wersję dla siebie. Jedziemy. Kamilka jak zrobi przerwę. Przerwa oczywiście około 30 sekund. Zapytamy się. Było dosyć proste chyba. Nie widziałem, żebyś się jakoś super męczyła przy tym ruchu. Myślę, że to była prosta wersja dla Ciebie, prawda? Tak, dosyć. Dlatego utrudniamy, słuchajcie. W drugiej serii ugniemy nogi w kolanach, podeprzemy je na ziemi na razie, czyli troszeczkę trudniej. I znowu będziemy się starali dotknąć łokciem aż do kolana, czyli staram się wstać jak najbardziej. Każdy oczywiście wykona to w możliwej, trudnej wersji dla siebie. Natomiast Kamila oczywiście wiem, że zaangażuje się na 100%, więc jedziemy, kolejna seria. Łokieć jak najbliżej kolana po przeciwnej stronie. Jedziemy tylko po 5 ruchów. Hop.
Tak jest. Wracaj do pełnego leżenia. Rozluźniaj też ręce na moment. Cały czas, żeby nie był kark ściągnięty do klatki. Tak jest. O to właśnie chodzi, słuchajcie. Rozluźniajcie też. Dajcie sobie chwilkę przerwy. Kamilka, pamiętaj o tym, żeby dać troszkę luzu między powtórzeniami. Za chwileczkę zapytanie o odczucia. Jak zrobiła po 5 razy? Mam nadzieję, że liczy, bo ja nie liczę. Staram się liczyć. Dobrze. Pamiętajcie, że jak nie wiecie, ile zrobiliście, zawsze lepiej zrobić 5 więcej, przynajmniej 2 więcej, żeby mieć pewność, że było tyle, to trzeba. Czy było troszkę trudniej? Trochę tak. Trochę tak. Dlatego utrudniamy dalej. Tym razem nogi będą ustawione w kąt prosty, podnieś nogi, tak? I teraz po przeciwnej stronie znowu robimy kolejna dycha. Proszę bardzo. Hop. Po 5 razy na stronę oczywiście. Dobrze. Pilnujcie tego, żeby te lędźwia dociskały się cały czas do ziemi. Tak jak w pierwszym ćwiczeniu wciskaliśmy mocno lędźwia w podłogę, tak samo i tutaj staram się maksymalnie lędźwia docisnąć, żeby wykorzystać napięcie brzucha. To też daje Wam wtedy pewność, że pracuję mocno brzuchem, że dopinam tą pozycję. Odcinek lędźwiowy dociśnięty to jest brzuch spięty na maksa. Jak teraz? Trochę ciężko. Pamiętaj, że to jest trzecia seria, przed nami jeszcze dwie celowo, jeszcze jedną Ci dorzuciłem, ponieważ ostatnia będzie najfajniejsza. Teraz robimy to samo, ale z 3-sekundową pauzą. Tak? Czyli jest spięcie, 3 sekundy pauzy, wracam. Spięcie, 3 sekundy pauzy. Nogi tak jak były teraz w poprzednim, czyli tak jak trzymasz, jest ok. Proszę bardzo, jedziemy, następna seria. U Was niech to będzie te 30 sekund przerwy przy każdym napięciu. Macie 5 możliwości wykonania tego samego ćwiczenia. Możecie tak jak my wykonywać to etapowo, możecie od razu wybrać wersję najtrudniejszą, jaką jesteście w stanie wykonać. Jedziemy, Kamila, 3-sekundowa pauza po skosie. Proszę bardzo. Tak jest, uczciwie liczone 3 sekundy. Tak jest. Czyli zobaczcie, już nam się ten czas pracy wydłuża praktycznie dwukrotnie. Znowu mamy tą pauzę 3-sekundową. Przy takiej ilości ruchów 3 sekundy pauzy daje nam praktycznie dwukrotny wzrost czasu pracy, jaki mamy do zrobienia. To też dwa razy bardziej męczy Wasz mięsień, więc wybierzcie wersję, w której będziecie czuli się najlepiej i oczywiście będzie ona najtrudniejsza dla Was do wykonania. Pamiętajcie, że te ćwiczenia mają sprawiać Wam przyjemność, więc jeżeli któreś ćwiczeń wiąże się z bólem, bo nie jestem w stanie kontrolować lędźwi, nie robię za wszelką cenę, wybieram takie, które jest dla mnie odpowiednie. Kamilka, jak czuła to? Czułam brzuch, czuła uda. To teraz na koniec robimy taki zestaw. Połóż nogi na płasko i teraz noga kolanem idzie do góry, spinasz po przeciwnej stronie, czyli łokieć pójdzie do nogi i przytrzymuje 3 sekundy. Noga wraca na ziemię i robię drugą stronę, czyli ręce cały czas mamy za głową, tak? Możemy jechać? Ostatnia seria 10 powtórzeń, wedle mojej oceny najtrudniejszy zestaw ćwiczeń. Kamilka zaraz nam powie, jak to czuło. Przytrzymujemy 3 sekundy oczywiście, a jak chcecie, możecie zrobić i 5. Proszę bardzo, jedziemy. Hop. Uczciwe 3 sekundy i wracam do ziemi. Uczciwe 3 sekundy, dobrze trzyma, ładnie zgięte. I jedziemy. Tak jest. Przytrzymujcie, nawet jak ciężko, odrywam mocno tą klatkę do góry, przytrzymuję. Mocno klateczka, mocno, dobrze, przytrzymuję, jest uśmiech na twarzy, podoba się. Wiedziałem, że ostatnie będzie najfajniejsze, najmocniejsze. Sama liczy, nie wiem ile jest, ale jak złapie, że za mało zrobiła, to od nowa wszystko robimy. Dobrze, dawaj. Mamy? Kamila, jak czujesz to ostatnie ćwiczenie? Czy było ono najtrudniejsze? Najbardziej było najciekawsze. Najciekawsze. Słuchajcie, dlatego mówię, dajemy Wam 5 możliwości. Wybierzcie wersję, którą Wam najbardziej pasuje. Ten trening możecie powtórzyć wielokrotnie w domu. My przechodzimy dalej. Lecimy z tematem. Doszliśmy do czwartego ćwiczenia. W czwartym ćwiczeniu będziecie robić mięśnie skośne brzucha, czyli opad lekki do boku,
i wspięcie, wciągnięcie odważnika do pozycji wyprostowanej z lekkim takim przegięciem tułowia, nawet przesadnym, w przeciwnym kierunku. Słuchajcie, ważne jest to przede wszystkim, żebyście maksymalnie pracowali na brzuchu, czyli to nie jest ten ruch, w którym pracuje barkiem, tylko zejście, wciągnięcie ciała do boku. Proszę bardzo, Kamilka zaczyna sobie na spokojnie, wciągam jak najbardziej tułowiem. Zauważcie, że to tułów pracuje, to tułów wykonuje ten ruch. Kamila robi 10 powtórzeń na stronę prawą, 10 powtórzeń na stronę lewą i zrobimy sobie wtedy przerwę, ewentualnie dołożymy jakiś element utrudniający. Pamiętajcie, że wciągając taki odważnik do góry, działacie przeciwną stroną, czyli jeżeli trzymam w prawej ręce, prawa ręka jest obciążona, to lewy skos pracuje, to lewy skos wciąga mięśniem do góry ciało, więc bardzo dobrym odczuciem będzie, jeżeli już Kamila robi drugą stronę, bardzo dobrze, a ja sobie będę dalej mówił. Tutaj nic nie muszę oczywiście poprawiać, bo Kamila też jest zaawansowanym zawodnikiem, już trenuje z nami dłuższy czas, więc wszystkie ćwiczenia, większość ćwiczeń, które wykonujemy, wykonuje poprawnie, ewentualnie jakieś drobne elementy techniczne poprawiamy, ale są to już dla niej ruchy znane. Wy możecie robić to tak jak Kamila, czyli każdy z Was robi to oczywiście na miarę swoich możliwości, natomiast robiąc to w taki sposób jak Kamila, na pewno będziecie wykonywać to dobrze. Starajcie się te ćwiczenia wykonywać jak najdokładniej. Czym bardziej wciągnę, tym lepiej dopinam przeciwny skos. Kamila, jak zrobi 10 powtórzeń, zrobi przerwę. W następnej serii, Kamilka, co możesz powiedzieć o pierwszej? Jak było? Czujesz troszkę mięśnie skośne? Trochę tak. Troszkę tak. Dlatego chcemy jeszcze... Ja bym się rozciągał. Dobrze. I bardzo dobrze, bo i rozciągacie, i wzmacniacie. To są dwa przeciwne ruchy, które w tym ćwiczeniu działają. Teraz utrudnimy troszkę ten ruch. Chciałbym, żebyś schodząc w dół zeszła powolnie i dynamicznie wciągnęła. Wolno schodzę, dynamicznie wciągam. Wolno schodzę, dynamicznie wciągam. Proszę, jedziemy druga seria, 10 powtórzeń. Ja sobie pozwolę przejść z drugiej strony. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak jest. Zobaczcie, mimo tego, że tu jest kółko, mimo tego, że są rzeczy, które jej utrudniają to ćwiczenie, ćwiczenie jest wykonywane poprawnie, czyli maksymalnie wciąga tułów do boku. Nie starajcie się jak najmniej wykonywać ruchu barku. Czym więcej zapracuje tułowiem, czym więcej zapracuje na mięśniach, tym ćwiczenie będzie wykonane lepiej. Jak zrobi sobie 10 powtórzeń, zrobi drugą stronę, pamiętaj, że chcemy troszkę spowolnić zejście i przyspieszyć wciągnięcie. Dynamicznie wciągam, wolno schodzę. Dynamicznie wciągam, wolno schodzę. Dynamicznie wciągam, wolno schodzę. Bardzo ładnie robi ćwiczenie. Tak więc słuchajcie, jak będziecie to wykonywać tak jak Kamila, na pewno efekt zamierzony zostanie osiągnięty. Oczywiście w trzeciej serii pokażemy Wam wersję jeszcze troszkę utrudnioną, z taką lekką pauzą w górze, czyli będzie i spowolnione opuszczanie, i dynamiczne podniesienie, a jednocześnie pauza w maksymalnym spięciu. Tak Kamilka, co możesz powiedzieć, że tej wersji było troszkę trudniej, łatwiej? Jak czujesz to ćwiczenie? Podobnie jak wcześniejsze, tylko... Troszkę bardziej czujemy, tak? Troszkę bardziej czujemy, dokładnie. Więc teraz, żeby jeszcze bardziej spotęgować efekt odczuć tutaj na mięśniach skośnych, dodamy pauzę, czyli będziemy robić w ten sposób. Wolno schodzę, dynamicznie wstaję i 2-3 sekundy przytrzymuję. Znowu, wolno schodzę, dynamicznie wstaję, 2-3 sekundy przytrzymuję. Proszę bardzo, jedziemy. Ostatnia seria, 10 powtórzeń prawa strona, 10 powtórzeń lewa strona. Wolno schodzę, dynamicznie wciągam, przytrzymuję. Przytrzymaj 2-3 sekundy w górze i schodzę dopiero. Przytrzymaj 2-3 sekundy w górze i schodzę dopiero. Dla Was to samo, słuchajcie, możecie tutaj tą pauzę nawet jeszcze troszkę wydłużyć. Jak czujecie, że fajnie ten mięsień spięty, że mogę troszkę dłużej utrzymać, zróbcie nawet 5 sekund, proszę bardzo. Elementem takim wiążącym w jednym i drugim ruchu jest to wolne zejście, dynamiczne wciągnięcie, przytrzymanie. Kamilka zmienia stronę elegancko, jedziemy sobie dalej. Hop, jak widzicie, ona ćwiczy cały czas, ja mogę sobie tutaj przekazywać Wam informacje. Jest to, mówię, zaawansowana zawodniczka, która z nami trenuje już dłuższy czas. Starajcie się wykonywać to tak jak Kamila i na pewno efekt zamierzony przez nas w treningu zostanie przez Was osiągnięty. Za chwileczkę tutaj skonsultujemy ostatnie podejście, czy faktycznie było ono najtrudniejsze. Kamilka troszkę dłuższa pauza w górze, tak, żeby jeszcze to ćwiczenie utrudnić sobie, jeszcze utrudnić. Dobrze, dobrze. I jak odczuwasz tą pauzę? Czy ta pauza trochę utrudniła nam? Tak, tak. Podobnie jak wcześniej, tylko jeszcze większe odczucie. O to chodziło, słuchajcie, tak więc macie czwarte ćwiczenie z naszej serii na brzuchy. Za chwileczkę zrobimy też rozciąganie na brzuchu oczywiście, bo to jest bardzo ważne. Natomiast tym elementem kończymy cały trening na brzuszki.
Ok, doszliśmy do końca treningu na brzuch. Jak zawsze ważne jest przede wszystkim rozciąganie. Tak naprawdę zrobimy tylko jedno ćwiczenie, troszeczkę zmodyfikowane. Kamilka, zaczynamy od podnoszenia klatki piersiowej do góry, tak zwana syrenka. Jaś tu nasza syrenka wyskoczyła z morza i zaraz się będzie rozciągać. Klateczka do góry, 10 sekund przytrzymuję, 10 sekund przytrzymuję, 5, 4, 3, 2, 1. Na ziemię się kładziemy, chwilka przerwy i jeszcze raz zrobimy 10 sekund do góry. Proszę bardzo, podnosimy. 8, 7, 6, 5. Słuchajcie, nie skracajcie tych czasów. Może być 20 sekund, tak? Byle nie mniej niż te 10, które mamy do zrobienia. Luz. I ostatnia seria. Jeszcze raz do góry. Podnosimy. Przytrzymujemy 10 sekund. I rozluźniamy. Drugie ćwiczenie położyć. Będzie to w tej samej pozycji. Skręt ciała naprzemiennie prawa, lewa. Tak jak nam Kamilka pokaże, ja tutaj zrobię, żebyście widzieli frontalnie, czyli jesteśmy ustawieni. I skręcamy sobie po 10 razy na prawą, na lewą. I tutaj powinniście poczuć te skośne mięśnie brzucha, które mieliśmy też dzisiaj w treningu obciążane troszeczkę. 10 na prawą, 10 na lewą. Kamila robi, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie przerwy w trakcie tych 10 powtórzeń, zróbcie sobie 5 prawa, 5 lewa, chwila przerwy, 5 prawa, 5 lewa. Kamila nie zrobiła? Jeszcze nie robiłam. To jedziemy. 10 na prawą, 10 na lewą. Wyciągnąć mocno, tak jest. Tutaj zobaczcie, naprzemienna praca. Jeżeli wyciągam, dopieram rękę prawą bardziej, rozciągam prawy skos. Jeżeli dopnę lewą, rozciągam lewy skos. Czyli jesteśmy w stanie sami to w pełni kontrolować. Przynajmniej po te 10 razy sobie zróbcie. To na pewno po takim treningu brzucha, który wykonaliście, powinno Wam pomóc rozciągnąć ten mięsień, rozluźnić, a jednocześnie, tak jak Wam mówiłem w pierwszym treningu, taki lekki cooldown, czyli coś, co po wykonanym treningu daje troszkę mięśniom ostudzić się, uspokoić i ten układ nerwowy też nam się troszeczkę uspokaja po tym, co wykonaliśmy. Bardzo ładnie, Kamilka. Chwilkę podsumowania oczywiście. Jak Ci się trening brzucha podobał? Podobał mi się. Nie oszukujesz mnie tu nic za nic. Chyba widać. Jest uśmiech na twarzy, to najważniejsze. Słuchajcie, dziękuję Wam. Tym sposobem zakończyliśmy drugi trening Avalon Extreme Workout. Praca z brzuchem. Do zobaczenia.